To już chyba ten moment. Chyba to jest ten moment, dokładnie tak. Natalia Maria Romaniuk, Jakub Sroczyński. Natalia, witam cię serdecznie. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. W ogóle ogromna też wdzięczność za to, że ty mnie zaprosiłaś do siebie i dzięki temu ja też poczułem taką moc w sobie, żeby zaprosić ciebie i żeby również zacząć coś, co jest dla mnie ważne, co płynie z mojego serca, ten cykl właśnie rozmów z bardzo ciekawymi ludźmi, z wyjątkowymi ludźmi, z ludźmi mocy. Ja nazywam właśnie, to są ludzie, wszyscy jesteśmy ludźmi mocy. I to są rozmowy. Tak, i to są te rozmowy o spokoju, o mocy. Jak właśnie w tej mocy być w tym czasie teraz, bo to nie jest takie proste. Nie jest takie proste dla nikogo. Także Natalia, witam cię serdecznie, witam wszystkich. Chciałbym powiedzieć kilka słów o tobie, zanim zaczniemy, bo robisz genialne rzeczy, robisz mnóstwo rzeczy, ale przede wszystkim jesteś świetlistą istotą. Trzeba mnóstwo światła, mnóstwo radości. I też dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne, że ten przekaz jest, merytoryka jest, genialne rzeczy, mądrość życiowa, ale jednocześnie jest przekaz energetyczny i można to poczuć sercem. I dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne. Więc bez większych wstępów. Natalia Maria Romaniuk, doktor sztuk pięknych, uzdrowicielka, ambasadorka miłości i świadomej manifestacji. Założyłaś Republikę Długich Spódnic, platformę wspierającą kobiety w ich rozwoju oraz Jagę Studio. Jest to pracownia twórczego umysłu dla dzieci i młodzieży o wysokiej wrażliwości. Obecnie zajmujesz się nauczaniem własnej metody improwizacja artystyczna. Improwizja. Improwizja, właśnie to jest takie podchwytliwe słowo. Mogę tam powiedzieć parę słów na ten temat, ale no tak. Koniecznie, jak najbardziej. Improwizja artystyczna będąca prostym narzędziem manifestowania rzeczywistości. Ja bardzo chciałbym o tym porozmawiać, bo to się świetnie łączy właśnie z tym, jak kreować właśnie tą rzeczywistość z tego miejsca spokoju i mocy, a ja wiem, że ty znasz się na tym najlepiej. Postanowiłaś zmistrzować, uwielbiam to słowo, zmistrzować naturę tej rzeczywistości i dzielisz się z innymi mechanizmami jej działania, wkraczając poza ograniczenia umysłu. Łączysz wiedzę z zakresu psychologii, filozofii oraz art-terapii. Kwantowe pola świadomości oraz praca z energią są mocnym fundamentem twoich działań. Wow. O tym też również między innymi chciałbym porozmawiać. Wiesz, ja w ogóle chyba pierwszy raz, kiedy zobaczyłem cię w mediach społecznościowych, to były twoje urodziny i ty tańczyłaś i zrobiłaś taniec. To w ogóle viralowo poszło po całym Facebooku. Popłynęła do tego ogromna moc, ogromna radość, ale też po prostu, wiesz, to są takie rzeczy, posty, wideo, filmy, różne rzeczy, którymi dzielimy się z serca, które dotykają nas wszystkich, dotykają duszy. To nie są takie zwykłe rzeczy, które czyta się, prawda? I między innymi dlatego też postanowiłem cię zaprosić. Cieszę się, że jesteś. Dziękuję, że jesteś, Natalia. Wow, bardzo dziękuję. W ogóle jestem totalnie wzruszona, Jakub. Bardzo dziękuję ci za to, że się spotykamy tym razem w innej konfiguracji. Dla mnie to jest ważny moment, bo tak jak ci mówiłam przed tym naszym spotkaniem, ja byłam tą, która wyciągała ludzi i stawiała na piedestał, słuchajcie, bo to jest naprawdę, to jest coś niesamowitego. Wyciągnęłaś mnie na piedestał, wyciągnęła Natalia. I dzięki temu ja teraz robię tą rzecz, która już dawno płynęła mi z serca, a ty byłeś takim właśnie motorem tego. Także naprawdę ogromna wdzięczność. Cieszę się. I tak naprawdę to jest teraz praca, którą ja wykonuję z moimi klientami i to jest coś, co jest najważniejsze w moim życiu. Postawienie siebie samego na piedestał. I moja droga była właśnie, no bardzo ci dziękuję, że to przeczytałeś, to nawet miło było posłuchać. Moja droga była właśnie dokładnie taka, że ja chciałam usłyszeć przekaz, który płynie z serca od innych ludzi, ale który jest dla mojego serca. Ja potrzebowałam po prostu, jak zakładałam Republikę Długich Spódnic, ja potrzebowałam usłyszeć prawdę i potwierdzić, że to, co ja czuję i to, co ja wiem i to, co jest we mnie, że to jest prawdziwe, że jakby potrzebowałam potwierdzenia tego na zewnątrz. Więc szukałam ludzi, którzy po prostu dla mnie świecili. I czasem to były gwiazdy, na przykład Ewelina Stępnicka, Sylwia Kocoń, to były jedne z pierwszych wywiadów, które Nulina,
które po prostu pojawiły się na moim kanale. Marek Taran też był. Marek Taran, oczywiście, tak, ale czasem to były po prostu osoby, które ja zobaczyłam i poczułam. I tak jak ci powiedziałam przed tą naszą rozmową, zanim się włączyliśmy, i to był taki moment, w którym często te osoby dopiero jakby wystartowały, że one po prostu poczuły się tak znobilitowane, uhonorowane, że wow, okej, czyli to, co ja robię, to, co ja mówię, jest wartościowe. I zaczęło się takie przyspieszenie u tych osób. I ja zobaczyłam, że no, my tu wszyscy chcemy być usłyszani, zobaczeni, chcemy być podziwiani i po prostu chcemy się wyrazić. Więc to, co ja teraz robię w mojej pracy z moimi klientami i w mojej działalności, to jest cały czas opowieść o jednym. O postawieniu siebie właśnie w roli najważniejszej osoby w swoim świecie i oddanie sobie głosu i przywrócenie sobie mocy, mocy stwarzania swojego świata. Więc. I chodzi też o to, żeby dzielić się, nie? Z tymi najskrytszymi darami swojego serca. Ja bym mogła o tym dużo mówić, więc nie wiem, czy ty będziesz miał jakieś pytania, ale to jest po prostu kluczowe dla mnie, że nie ma nic ważniejszego od nas. I to był moment, w którym u mnie się wszystko poukładało. To jest ostatni puzzle. Ja chodziłam, doświadczałam, szłam przez bardzo ciekawe różne sytuacje, historie. Byłam w szamanizmie takim mocnym, 5 lat po prostu trenowałam, więc doświadczyłam różnych stanów świadomości, doświadczyłam siebie w różnych wersjach, w 1000 odsłon. I na polu szamanizmu, i na polu tanga argentyńskiego, które tańczę. Tam też doświadczyłam siebie w milionie odsłon, w różnych wersjach, fajnych, niefajnych, pięknych, brzydkich, fatalnych, zachwycających, tak? Co utwór, to ja potrafiłam być zupełnie inna, więc zobaczyłam, jak się zmieniają stany emocjonalne i że tak naprawdę to wszystko sprowadza się do tego obrazu, który ja mam na swój własny temat. Do tego, jak ja siebie widzę, co ja o sobie myślę i do tego, jak ja siebie kocham. Czy ja siebie kocham, czy ja siebie wspieram, czy jestem swoją najlepszą przyjaciółką, czy ja jestem właśnie w mocy, czy ja jestem po prostu w jakichś myślach, które są nieprawdą na swój własny temat. Dokładnie, ale tutaj cię zatrzymam i pytanie teraz do ciebie. W dzisiejszym świecie, teraz, już generalnie od powiedzmy 2020 roku, naprawdę ogromne są zmiany, prawda? Jesteśmy w przebudowie. Nas, my wewnętrznie, ale też cały świat na zewnątrz, dzieje się bardzo, bardzo dużo. Może być to okres dla niektórych bardzo burzliwy, jest, ogromnych zmian, ogromnej transformacji. Jesteśmy wyciągnięci poza naszą strefę komfortu. Jak ty odnajdujesz siebie w tym wszystkim? Jak to robisz, że jesteś w spokoju? Jak to robisz, że jesteś w swojej mocy właśnie? Że przywracasz sobie tę moc, albo w tej mocy jesteś? Jak to się dzieje, że w głowie Natalii Marii Romaniuk jest spokój? Jak to się dzieje, że w sercu Natalii Marii Romaniuk jest moc? Super pytanie, bardzo ci za nie dziękuję. Świetne pytanie. Przede wszystkim, tak jest. Dokładnie tak, jak mówisz, tak jest. Bo ja uznałam, że ja jestem Bogiem mojego świata. Ja jestem stwórcą mojej rzeczywistości. To jest to, co mówiłam przed chwilą. Ja postawiłam siebie na piedestał. Ale co to znaczy postawić siebie na piedestał? To znaczy, że ja idąc tymi ścieżkami, czytając, zbierając wiedzę, w końcu uznałam, usiadłam i uznałam, że skoro ja jestem narzędziem miłości, boskości, ja jestem tym Bogiem wcielonym, tym Bogiem, który przyszedł tutaj doświadczać, jeżeli ja jestem tą energią, która po prostu przyszła się tu przeze mnie zamanifestować, to nie ma nic większego i ważniejszego ode mnie. I dla mnie to po prostu było punkt zwrotny. Naprawdę, jakbym miała wskazać, tych punktów było bardzo dużo. Co rok, co jakaś sytuacja, co jakiś wyjazd, jakaś ceremonia, była zmiana. Świadomość się poszerza cały czas. Natomiast ten element był najważniejszy, bo ja teraz nie stawiam już nikogo wyżej, tylko sobie mówię, Boże, ty jesteś mną, ty jesteś, ty mnie prowadź,
ale nie na zasadzie ty mnie prowadź, ja ci się oddaję, tylko na zasadzie ja jestem tą, która podejmuje decyzję, która wybiera i która zarządza. I jak teraz posłuchacie tego bardzo uważnie, to zobaczycie, że to jest przywrócenie sobie mocy. Ja decyduję, ja wybieram, nie ma nikogo ważniejszego ode mnie w tym świecie. Nie ma nic ponade mną. Jest Bóg, ale On jest mną. Bo skoro ja się z Niego wyłoniłam i dostałam tak zwaną wolną wolę, wolę stanowienia o sobie, wolę podejmowania decyzji, to Bogu nie chodzi o to, żebym ja była cierpiąca, czołgająca się, bezwolna, tylko właśnie chodzi Mu o to, żebym ja była teraz suwerenną, niezależną istotą i taką istotą jestem, która po prostu przyszła się tutaj realizować, która przyszła się tutaj wyrażać, która przyszła tutaj świecić, jak pięknie powiedziałeś, i która przyszła tutaj być po prostu w najpiękniejszym swoim potencjale. I to jest nasze zadanie do zrobienia, żeby stanąć w swojej mocy i sobie powiedzieć, ja tutaj jestem najważniejsza. I to jest moment, w którym się ludziom przewraca w głowach i mówią, no nie, ja tego nie mogę zrobić. Przecież to jest bałwochwalstwo. I zaczynają sobie mówić, no nie, to jest egoizm, egocentryzm. I ja mówię, bzdura, nie jest to egoizm, to nie jest egocentryzm, to jest twoje zadanie do wykonania. I nie masz ważniejszego zadania do wykonania na tej planecie, niż postawić siebie po prostu w swojej własnej pełnej mocy i zacząć zarządzać swoim światem. Dokładnie, bo wtedy punkt referencyjny nie jest na zewnątrz, prawda? Tylko on jest w środku, on jest w nas i ten spokój i moc, ona nie czerpiemy z telewizora, z newsów, o, czy teraz jest większe zarażenie COVID-em, czy mniejsze, czy teraz bardziej prawdopodobieństwo jakiegoś konfliktu, czy mniejsze, o, czy teraz mogę odetchnąć, czy jeszcze nie. Wyłączamy to, co na zewnątrz i wchodzimy do środka. Czy to nie jest to, co chcesz? Dokładnie tak. Nie? Dokładnie tak, świetnie to powiedziałeś, bo my w tym momencie, kiedy wyłączamy to, co jest na zewnątrz, to przestajemy być ofiarą zdarzeń i my stajemy się tym, co generuje zdarzenia. I to jest też ważny moment zwrotny, kiedy ty sobie mówisz, okej, dobra, czyli skoro ja zarządzam, to znaczy, że ja jestem tym, który generuje wszystko. Ja jestem tym, z którego wszystkie zdarzenia się wywodzą. Słuchajcie, kochani, może być dzisiaj trochę trudno, bo to, co ja mówię, może być dla was niezrozumiałe, więc jeżeli byłyby jakieś pytania, to je zadajcie. Ale to jest piękny przekaz, ja uwielbiam o tym opowiadać, bo popatrzcie, jeżeli ja jestem tą osobą, ja biorę pełną odpowiedzialność za wszystko, co się w moim życiu wydarza. To jest pierwsza rzecz. Pełną. I wszystko, naprawdę. Nawet to, co ja widzę teraz, na zewnątrz, w jakimś obcym kraju, co mnie pozornie nie dotyczy, ja biorę za to odpowiedzialność. Ja biorę za to odpowiedzialność jako ta świadomość, którą jestem, ten Bóg, którym jestem. Nie mówię sobie, o Boże, to oni zrobili, to ten wredny, wstrętny przywódca. Nie mówię tak, tylko mówię sobie, okej, ja jestem tą świadomością, która przyszła tutaj doświadczyć wszystkiego i najwidoczniej gdzieś ze mnie wyłonił się taki fałsz. No bo wszystko, co jest negatywne, jest fałszem. Prawda? To nie rezonuje z miłością, to jest po prostu przeciwieństwem miłości, to jest z lęku. Więc biorę odpowiedzialność za to, że skoro w moim świecie się to przejawia, to nie będę mówić oni źli, tylko powiem sobie, wszystko jest mną i to też jest mną. Tak, i nie trzeba jakby tutaj jakby stawiać się po jakiejkolwiek stronie, prawda? Tak, czy tak. Ta strona, może chodzi o to, żeby po prostu obserwować. Tak, świetnie. Bo popatrz, Kuba, my lubimy się po stronie, prawda, stawiać. My tu lubimy się stawiać, a teraz mamy szansę być po stronie lepszej, tak? Lepsza, gorsza. My pomagamy, my się w to włączamy, my się po prostu tam angażujemy. I to jest też ważny moment, żeby wiedzieć, jaka jest intencja. Bo ja nie mówię, nie działaj, nie pomagaj, nie kreuj, nie angażuj się. Tylko zobacz intencję, która jest w tobie. Z czego to płynie? Czy to płynie z tego miejsca, o, ja lepszy teraz, ja pomogę, oni tamci, co tam, po tamtej stronie to w ogóle źli i paskudni, a ten przywódca to już w ogóle.
Później są takie działania, że i niektórzy idą znowu w drugą stronę, to wysyłajmy mu teraz miłość, żeby on się przebudził. Czyli jakby to jest najistotniejsze. Jeżeli my siebie gdzieś stawiamy w jakiejś roli wyżej, to znaczy, że nie rozumiemy, czym my jesteśmy. My jesteśmy wszystkim. My nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi. My jesteśmy wszystkim. Jakbyśmy teraz usiedli i sobie powiedzieli, o czym jest ta opowieść na zewnątrz? Czy to nie jest czasem o tych moich wojnach? Mówiliśmy o tym, nie u mnie na kanale, że czy to nie jest czasem o mnie opowieść, gdzie ja siebie umniejszam, gdzie ja sobie, jak to odmienić, gdzie ja jestem, gdzie ja zbudowałem swoje więzienie, gdzie są moje wojny, gdzie ja sobie dokopuję. I dla mnie to też jest praca teraz, co ja robię, samej ze sobą. Bo to nie jest tak, że ja codziennie wstaję, jest super spokój w sercu. Docierają informacje, docierają sytuacje, tak? I ja wtedy najpierw siadam i siebie pytam, okej, jak zareagować? Ludzie cały czas prowokują siebie nawzajem. Taka sytuacja, chodzę na bębny, tak? Gram na bębnie, mamy messengera i nagle ktoś się angażuje, bo chce zrobić coś dla tych uchodźców, tak? Więc się angażuje, chce zrobić jakieś warsztaty. Fajnie, ma talent, ma dar, chce zrobić coś dobrego, chce włączyć ich w społeczność naszą. A ktoś zaraz wrzuca polityczną prowokację, która jest zabarwiona strachem i czarnowidzeniem. I takich rzeczy nie można robić. Słuchajcie, my musimy teraz stanąć w swojej mocy i wziąć pełną odpowiedzialność za siebie i za to, co my wnosimy do tego tak zwanego kolektywu. Dla mnie nie ma kolektywu, dla mnie jestem tylko ja, jako jedna świadomość. Więc nie oceniam też tej osoby, która coś takiego czyni, bo wiem, że to jest jakiś aspekt mnie, który się w taki sposób chce wyrazić. Ale pewnym zachowaniom trzeba dać, trzeba je ukrócić, więc ja od razu po prostu bach, tak? Trzeba ukrócić takie działania, bo naprawdę ta intencja jest ważna w nas. Nie siejmy zamętu, nie siejmy lęku, nie siejmy czarnowidzenia, siejmy miłość tam, gdzie mamy możliwość. I tak. Nie z pozycji ja lepszy, ja pomagam, patrzcie jak ja pomagam, widzicie jak ja pomagam, patrzcie teraz na mnie. Nie z tej pozycji, z pozycji pokornego serca, które rozumie, które czuje, ale uwaga, też bardzo ważna rzecz, bo jest coś takiego, że my tak wchodzimy mocno w współodczuwanie, tak głęboko, że my się stajemy tym. I ostatnio słuchałam przepięknej relacji Beaty Sochy, gorąco polecam, udostępniłam na Republice Długich Spódnic. Ona to dużo lepiej ode mnie wyjaśnia, bo ona to ma jeszcze lepiej rozpoznane. Ale ona powiedziała coś takiego, takiego porównania użyła, że jak my tak mocno wchodzimy w to nie wiem jak to nazwać, bo współodczuwanie, to my się tym często stajemy i my to mnożymy. Czyli jeżeli ja po prostu tak mocno doświadczam tych negatywnych obrazów, ja zaczynam to przeżywać, ja się tym staję i ja zaczynam to mnożyć. Tak, zasilamy coś zupełnie odwrotnego, coś przeciwko czemu walczymy, prawda? A to, co powiedziałaś, bardzo ważne, żeby z tego miejsca pokory płynie właśnie to współodczuwanie, współczucie, akceptacja tego wszystkiego, co się dzieje i... Tak, bo bycie w pokoju z tego wypływa, prawda? Bycie w pokoju i trzymanie tego pokoju w sobie, ale trzymanie tego pokoju też dla świata i dzięki temu tym tworzymy tą rzeczywistość, którą chcemy zasilać. Rzeczywistość tak. Pewną spokoju, mocy i... Tak, bo popatrz, jeżeli ktoś cierpi, to ja mu nie pomagam cierpiąc z nim. Dokładnie. Ja mu pomagam będąc świetlistością. Dokładnie. Ja mu pomagam. Chciałem cię zapytać, co byś powiedziała na przykład osobie, która mówi, ale jak to, Natalia, dlaczego? Przecież ludzie giną, takie straszne rzeczy się dzieją. Jak ty możesz świecić? Jak ty możesz być w radości? Jak ty możesz być w szczęściu? Jak to? Powinnaś przecież... Ja bym powiedziała, po pierwsze, nie wiesz, czy ludzie giną.
Nie wiesz tego, bo widzisz tylko obrazy, które są przekazywane w mediach. Więc nie macie tam, jesteś tu, nie wiesz, co się tam dzieje, to jest po prostu pewien obraz, który do ciebie dociera. Więc tu bym ukróciła, powiedziałabym, nie wiesz, co się tam dzieje. Jeżeli chcesz, to możesz zrobić tylko to, ale dajmy inny przykład, że rzeczywiście widzisz, że ktoś jest koło ciebie i cierpi. Oczywiście możesz zareagować, możesz mu pomóc, możesz się nim zaopiekować, możesz mu dać narzędzia, możesz mu dać pracę, możesz mu dać mieszkanie, tak? Możesz coś zrobić, ale wystrzegałabym się właśnie bo dużo z nas teraz nagle dotyka tych miejsc w sobie, bo to jest cały czas opowieść o nas. Ona jest wyciągnięta na zewnątrz, my to widzimy właśnie w sytuacji zewnętrznej, ale to ty czujesz to cierpienie. To jest coś, co tobie się przypomina, o tobie. Więc tak naprawdę, co my możemy zrobić, to zaopiekować się tylko sobą i tym, co w nas się przejawia. A jeżeli chcemy pomagać innym, to tylko w moim odczuciu, ja mówię o swoim doświadczeniu, to są moje przemyślenia, więc po prostu filtrujcie to przez prawdę waszego serca, zawsze, wszystko zawsze filtrujcie przez prawdę waszego serca. Więc co możesz zrobić, to po prostu być swoją najlepszą wersją, która wie, że wojny, cierpienie to jest tylko iluzja, która jest zaprzeczeniem miłości. I Bóg w nas, On wie, że to jest fałsz, że to musi zniknąć, że my rosnąc, poszerzając się i my stając w swojej mocy, w pewnym momencie zamanifestujemy świat, w którym nie będzie tego. Bo po prostu tak się musi stać, bo my, może teraz dotknę tego, co ja nazywam uzdrawianiem. Ja nazywałam siebie uzdrowicielką bardzo przewrotnie, ale nie dlatego, że ja uzdrawiam innych ludzi, tylko dlatego, że ja siebie uzdrawiam. Cały czas, a może to już tak naprawdę nastąpiło i ja budzę ludzi do autouzdrowienia, bo nikt inny nie może nas uzdrowić. My możemy uzdrowić tylko sami siebie. W jaki sposób? Poprzez zlikwidowanie każdego fałszu na własny temat, jaki kiedykolwiek pomyśleliśmy. My, to co się nazywa uzdrawianiem, to jest właśnie wymazywaniem nieprawdy z naszej podświadomości. I jeżeli my się oczyszczamy w ten sposób, to może nie jest dobre słowo, ale ono jest takie dosyć adekwatne. Jeżeli my się oczyszczamy, czyli albo przeprogramowujemy, czyli uzdrawiamy, to zaczynamy świecić, bo stajemy się czystym kanałem dla boskości, dla miłości, którą jesteśmy. My jesteśmy miłością, kochani, i my tą miłość przyszliśmy tutaj po prostu szerzyć. I nie ma mocnych na miłość. Nie ma nic potężniejszego niż miłość. Miłość po prostu, jak ktoś uważa, na przykład, podam taki przykład, że kobieta zakochała się w mężczyźnie, no i on ją odtrącił. Taki przekaz w sobie zakodowała, że jej miłość nie jest mocna, że jej miłość nie uzdrawia, że jej miłość nie budzi miłości. To jest nieprawda. To znaczy, że ta miłość do siebie jeszcze nie była tak silna, bo nie ma nic ponad miłością do nas samych. To, że ja się w kimś zakochuję i ta osoba odpowiada mi miłością, to nie dlatego, że on się we mnie zakochał, tylko dlatego, że ja się w sobie zakochałam. Że ja się w sobie codziennie zakochuję. I dla mnie to jest uzdrawianie. To jest zakochiwanie się w sobie samym od nowa codziennie. Zaglądanie w te przestrzenie, które po prostu potrzebują uwagi, współczucia, ale nie na zasadzie o biedna ty, tylko współczucia w obecności, że ja staję sama przy sobie i mówię, okej, widzę te twoje ciemne miejsca, Natalia, widzę te wojny, które toczyłaś, widzę te wojny, które jeszcze sama ze sobą toczysz o tą miłość, którą jesteś, widzę to i ciebie w tym, uwaga, ważne słowo, nie oceniam. Nie osądzam ciebie, Natalia, w tych miejscach, tylko cię przytulam i mówię tobie, ok, jesteś najwspanialsza, jesteś najpiękniejsza, zawsze byłaś kochana i wspieram siebie w tych trudnych chwilach. I dla mnie całe życie to jest opowieść tylko o mnie, o nikim więcej.
o mnie, bo tak naprawdę nie ma tu nikogo innego. Ja z ciebie doświadczam w tej rozmowie, w każdej interakcji, z mężczyzną mojego życia, którego wybrałam, z moimi rodzicami, z moimi uczniami, z moimi klientami. Ja doświadczam tylko siebie. I to, co ja widzę, prawda, jest jakaś zawsze interakcja, to jest tak naprawdę wyłonione ze mnie. Czyli ja musiałam kiedyś pomyśleć coś na swój własny temat i teraz mi się to przejawia. Więc ja nie powiem, ale mnie ten szef w pracy potraktował źle, ale ta matka mi dzisiaj odpowiedziała, no wariatka, nie? O, ten, chyba to nie jest jednak mężczyzna mojego życia, bo on nie jest taki, jak sobie wyobraziłam. On nie jest taki idealny. Jak on mógł mi coś takiego powiedzieć? Ja tak nie robię. Ja siadam i sobie mówię, okej, no to gdzie ja muszę jeszcze w siebie popatrzeć? Gdzie ja muszę jeszcze sobie dać? Sobie dać więcej. Gdzie ja muszę się sobą zaopiekować? I to jest dla mnie stawanie w swojej mocy. To jest dla mnie bycie właśnie tym Bogiem swojego świata, a nie ofiarą. To jest dla mnie bycie zwycięzcą, a nie ofiarą zdarzeń, sytuacji, ludzi. Nie. To jest dla mnie po prostu wzięcie tej pełnej mocy, którą jesteśmy i powiedzenie sobie, okej, nikt za mnie tego nie zrobi. To jest moje zadanie. To jest mój świat, to jest moje życie, to jest moja odpowiedzialność i hello, hello, hello. Ja mogę wiecznie udawać, że jest inaczej, ale to jest prawda o mnie, więc ja mówię sobie, jestem artystką mojego życia, jestem artystką, super, że jestem artystką, mogę ten obraz namalować raz jeszcze, mogę wszystko zamalować, mogę wylać na niego czarną farbę i mogę zrobić z tego arcydzieło w każdym momencie mojego życia, nieważne ile mam lat, ile mam zmarszczek, ile mam nieudanych związków na koncie, ile mam, nie wiem, co tam jeszcze, ile zarabiam w tym momencie, nie ma to znaczenia. Czy jestem chora, czy jestem zdrowa, nie ma to znaczenia. Czy jestem gruba, czy jestem chuda, czy jestem piękna, czy jestem brzydka, nie ma to w ogóle znaczenia. W każdym momencie mojego życia mogę wylać białą, czarną farbę, zieloną, niebieską i namalować to wszystko od nowa, na moich własnych zasadach. Bo ja tutaj zarządzam, ja jestem Bogiem mojego świata, nikt inny. I jak ktoś się będzie, za przeproszeniem, pip do mojego życia, to ja mu powiem, wara, nie podoba mi się to. Ty w moim świecie masz działać tak i tak. I ja zarządzam, ja wydaję rozkazy, ja jestem królową mojego świata. Nie podoba mi się, jak mój partner w stosunku do mnie się ustawia, to nie zostawiam tego tak, tylko po pierwsze wlewam tu, a później zarządzam, idę, rozmawiam, pokazuję mu, słuchaj, rozmawiam z nim, mówię mu, słuchaj, wiesz, jak ty robisz tak, to ja to widzę tak. Rozumiesz, jest dialog i nie zostawiam niczego w moim świecie, co nie zostałoby zarządzone moją energią, co nie zostałoby moją energią dotknięte i gdzie ja bym nie wydała rozkazu. I czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że robisz to, na co masz wpływ. Czyli na to, co na zewnątrz, powiedzmy, co się dzieje i nie mamy na to wpływu, prawda, no to po co to zasilać swoimi emocjami, swoją uwagą, swoją energią, jak przecież wpływ mamy na siebie, na swoje rzeczy, na to, jak się czujemy, na to, co kreujemy. W czasie, kiedy wszyscy jesteśmy na przykład w oku cyklonu i jest chaos, prawda, na świecie, dlaczego by nie stworzyć tego pokoju w sobie? Dlaczego by nie stworzyć tej miłości i mocy w sobie? Poczuć tego realnie i przekuć to w realne dary dla świata. Tak. Czy jakaś pomoc, czy nie wiem, stworzenie... Czy nawet to medytowanie, bo to też pomaga, jeżeli jakieś ostatnio... Wpływ. Chodzi mi właśnie o to, że na to mamy wpływ, czyli żeby robić z miejsca pokoju i mocy, to wszystko działać i na co mamy wpływ tak naprawdę. Na co nie mamy, no bo co nam z tego, że cały czas będziemy oglądać telewizję. Co nam z tego, że będziemy śledzić te newsy? Co nam z tego, że będziemy wiedzieć dokładnie kto, co, jak, ile i w ogóle? Jak to nie zasila naszego życia, trzeba świecić, żyć pełną mocą. A i zawsze możemy, zawsze mamy wybór, prawda? Takie chciałem podsumowanie. Super, bardzo fajne podsumowanie. Z tego, co powiedziałaś, bo powiedziałaś bardzo, bardzo ważne rzeczy, prawda? Pytanie kolejne do ciebie. Jeszcze zanim będzie pytanie, to muszę tu dopowiedzieć jedną rzecz. To jest ważne, co Jakub teraz powiedział. I ja bym się na tym skupiła, że ja mam wpływ.
To jest ważne. Ja mam wpływ. I nie mówmy sobie, bo popatrz, bo to jest zwrócenie mocy. To ty przekierowałeś, nie? Ja nie mam wpływu. O Boże, co się dzieje, o co to będzie? Przekierowałeś. Ja mam wpływ. Ja jestem mocą. Ja jestem tym, który może żyć dalej i może robić z tego życia arcydzieło, może pomagać, ale mądrze. Mądrze pomagać, nie bezmyślnie, wiesz, w akcji tu teraz działamy, lecimy, to, bo to tylko mądrze. Tak, tak. Widzieć z którego miejsca, tak? Jeżeli, bo to jest cały czas opowieść o nas, więc na tym bym się skupiła. Ja mam wpływ. Ja mam wpływ na moją reakcję, ja mam wpływ na mój dzień, ja mam wpływ, czy mnie to wciąga i mieli. Tak? Bo to te wiadomości wciągają i one nas mielą i często zostaje po prostu wrak. A bardzo łatwo jest spaść, słuchajcie. Sami wiecie, że kogoś wciągnąć do góry jest trudniej niż ściągnąć na dół, tak? Więc my musimy, jakby naszym zadaniem i słowa mi brakuje, ale może mi zaraz przyjdzie. Obowiązkiem. Naszym obowiązkiem jest trzymać po prostu wysoki poziom i się już nie chwiać, bo my będąc tą ostoją, mocą, siłą spokoju, my możemy wpłynąć na innych i być dla nich tym oparciem. A jak my będziemy, jak my się damy tam, wiecie, szybko, łatwo wybić i ściągnąć i będziemy sobie myśleć, o rany, może to nie jest tak, jak ja myślę, może to nie jest tak, jak Natalia mówi, może ona się myli. Moi klienci często tak mają, nie? Jak zaczynamy pracować, ja prowadzę takie konsultacje indywidualne, a one są drogie, bo ja jestem bardzo skuteczna i bardzo szybko przechodzimy, bardzo szybko można przejść do rzeczywistości, które chcemy przejawić w naszym świecie, które są piękne, ale często jest taki detoks i moi klienci mają takie, czasem się zdarza, że mają w różnym momencie różne takie momenty, że zaczynają w to wątpić. Coś w nich wie, że to działa, czuje mocno, po prostu cała ich istota czuje, ale po prostu, wiesz, wywala spod świadomości ten cały opór, te blokady i zaczynają wątpić. Wy nie możecie wątpić. Nie możecie wątpić w siebie. Nie wolno wam. Więc fajnie, że to powiedziałeś. Nie patrzmy na to, co się dzieje na zewnątrz. Chyba, że nas bezpośrednio dotyka i dotyczy, to wtedy tak, to trzeba podjąć pewne kroki, ale cały czas wszystko filtrujmy przez siebie. I starajmy się. Czy to jest improwizja artystyczna, czy to są elementy tego? Tak, bo improwizja dla mnie, ja to specjalnie to słowo tak zmieniłam, że to nie jest improwizacja, tylko to jest improwizja, bo naszą rzeczywistość tworzymy poprzez wizje, które mamy. Wizje, które są prawdą naszego serca, które przyszły, mówi się, gdzieś tam z góry, od wyższego ja. Nieważne skąd. To jest pragnienie naszej duszy. To są nasze marzenia, które chcą się tu zrealizować. To są nasze wizje. Jak ja byłam w szamanizmie, to było najważniejsze. Wizja. My jeździliśmy na takie odosobnienia. Vision questy się nazywały. Ja siedziałam 4 dni w lesie, bez jedzenia, bez picia, żeby znaleźć wizję. Więc później dotknęłam Saint-Germain. On pisze o 4 zmysłach anielskich. I jednym z tych zmysłów jest właśnie możliwość, nie pamiętam dokładnie słowa, mi teraz uciekło, ale właśnie to, wizja jest tym zmysłem, który zmysłem anielskim, bo Saint-Germain mówi, że my jesteśmy aniołami tutaj, który po prostu tworzy tę rzeczywistość, bo jak my sobie coś wyobrazimy i zaczniemy to karmić, tę wizję, to się w naszym świecie przejawi. Neville Goddard w 1958 roku robił wykłady na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. 58 rok, wyobrażacie to sobie? I on tłumaczył, że jeżeli masz wizję i codziennie będziesz żył tak, jakby ta wizja była rzeczywistością, tak, to ją urzeczywistnisz, ona ci się zamanifestuje. Modne słowo, zamanifestuje. Tak, muszę ci coś powiedzieć teraz, bo znaczy wiesz to, ale to, że my teraz sobie rozmawiamy, wykreowaliśmy ten kawałek rzeczywistości, prawda? To już od dawna właśnie wszechświat, Bóg, święta energia, nieważne jak to nazwiemy, tak? Nieważne, tak. Źródło, tak? Światło.
Wszechświat nam pokazuje. Pokazuje nam właśnie rzeczy, które możemy robić, których możemy doświadczać, które mogą przejawić się w naszym życiu. Ja właśnie, na przykład dla mnie taką najlepszą medytacją jest bieganie. Idę sobie nad morze, biegam. I wtedy przychodzą mi najgenialniejsze rzeczy. Wszechświat jakby daje mi tak download, mówi: Kuba, proszę bardzo, to może się zmanifestować w twoim życiu, jeśli podziałasz, jeśli uwierzysz, jeśli zaufasz, jeśli zapragniesz tego swoim sercem i działanie i sprawczość również w to włączysz. Ja od dawna miałem także, kurczę, te wywiady. Ja czasem gadam z różnymi ludźmi, tak jakbym przeprowadzał wywiad. I to nagle płynie naprawdę, płyną świetne rzeczy. Płynie dobro, mądrość życiowa. I mi się to cały czas przejawiało. Ja to widziałem. Jak o tym myślałem, to nagle ty się do mnie odzywasz i zapraszasz mnie na wywiad. I to już był przyczynek do tego, jakby taki początek, że hej, wow, okej, okay, dzieje się. Cudownie. I tak stwarzamy, i właśnie chciałem powiedzieć, że tak właśnie stwarzamy naszą rzeczywistość. Tak. Nie, nie jakichś scenariuszy konfliktowych, wojennych, lękowych obaw, tylko zasilanie mocy, dobra, światła, miłości, tego, co chcemy tu zamanifestować z miejsca pokoju, z miejsca naszego serca. I to jest najważniejsze. I to chyba tym możemy przysłużyć się w obecnym czasie najbardziej dla świata. Tak mi się wydaje. I też chciałem ci podziękować, Natalia, właśnie za to, że to wszystko tak pięknie się połączyło. Jednocześnie pytanie do ciebie teraz. Mhm. To skoro jakby jest teraz pewnie wiele osób, które są... nie czują tego pokoju, nie emanują pokojem, mocą, prawda? Bardziej są w lęku, bardziej są w obawach o życie, prawda? O świat, o przyszłość, o ich pozycję materialną może. No nie można się dziwić, to są niepewne czasy. Jak oprócz tego, że mogą wyłączyć telewizor, jeśli tego jeszcze nie zrobili oczywiście, oprócz tego... Pierwsza rzecz, wyłączyć, tak. Pierwsza rzecz, wyłączyć telewizor. Nie? Niekoniecznie go wyrzucać, wyłączyć, on nie ma nad nami władzy, trzeba go wyłączyć po prostu. To co mogłabyś powiedzieć właśnie, poradzić może im, ludziom po prostu, którzy nie czują tego spokoju, są rozedrgani, jak mogą przywrócić sobie tą moc i spokój? Co mogą teraz zrobić dla siebie najlepszego? Jak mogą przestać zasilać tą wersję rzeczywistości, której tak bardzo nie chcą, na rzecz pokoju i stwarzania tej rzeczywistości, która jest najlepsza dla nas wszystkich? Mm-hmm. Super. Nie? Super pytanie, bardzo mądre pytanie, bardzo mocne pytanie, dziękuję ci. Ja tam jeszcze jedną rzecz dopowiem do tego, co mówiłeś, ale postaram się to połączyć w jedną wypowiedź. Popatrzcie, fajnie to nam Kuba tutaj zaprezentował, prawda? Tak naprawdę pokazał nam taki kolektyw, który się teraz wydarza, tak? To jest to, co jest w tej kolektywnej świadomości, o tak bym to nazwała, nie? Czyli tej zbiorowej świadomości, że jest właśnie dużo lęku, o to zawsze jest lęk o nas, to nigdy nie jest lęk o tamto, bo no, my aż tak empatyczni nie jesteśmy, no nie przesadzajmy. To jest zawsze lęk o nasz byt, o naszą codzienność, o to nasze jutro. I tu jest tylko jedna rzecz do zrobienia, żeby ten spokój znaleźć. Z czego się ten spokój bierze? On się bierze właśnie z tej mocy, z tego poczucia, że my jesteśmy zarządzającymi tą rzeczywistością i że ja mam panowanie nad tym, co się dzieje. I jak ja jestem mocna, jak ja jestem pewna, jak ja jestem zbudowana, to ja się nie przejmuję tym, że coś na zewnątrz się dzieje, że mnie to dotknie, że mnie to wciągnie, że mi to zagraża, bo ja wiem, że ja tworzę tę rzeczywistość, więc skoro ja ją tworzę, to nic się tutaj złego nie może wydarzyć. Nie ma takiej opcji. Ja tutaj zarządzam, ja jestem Bogiem mojej rzeczywistości. Więc co ja robię? Ja wspieram te miejsca, które się boją, czyli ja bym tutaj afirmowała i mówiła, ja zawsze jestem bezpieczna. Ja zawsze żyłam w bezpiecznym kraju. Moje życie zawsze było, albo wszystko, co mnie otaczało, było bezpieczne. Więc... Okej, okay, ale wiesz, to bardziej chodzi mi teraz o to, że ktoś może powiedzieć, no tak, ale skoro ja czuję lęk, to zaprzeczanie temu może nie być właściwe, to czy to mi na pewno pomoże? Jest właściwe, bo lęk bierze się, no
Dobrze, co to może zrobić z tym lękiem na przykład, z lękiem, z obawami, jak odłączyć się od kolektywnego obaw na rzecz właśnie spokoju takiego prawdziwego, bo on jest tak naprawdę, wszystko dzieje się w tym samym momencie. Tak, ale... Zależy, ale... gdzie kierujemy uwagę, gdzie kierujemy energię i jak ta osoba, co może zrobić z lękiem. Ty odpowiedziałeś na to pytanie, Jakub, odpowiedziałeś na to pytanie, bo powiedziałeś, żeby zabrać, powiedziałeś wyłączyć telewizor, nie słuchać tych mediów, jakby, nie, tak. Tu nie chodzi o to, żeby się odciąć, bo to i tak będzie do nas docierać, tak, ale chodzi o to, żeby, Jakub powiedział, żeby tego nie zasilać, żeby zabrać tę energię, naszą energię, nasza energia, nasza uwaga, nasze wizje. To jest to, co buduje nasz świat. Więc jeżeli ja przekieruję z czarnowidzenia, bo to są wizje, które też tworzę, słuchajcie, my manifestujemy cały czas. Miejcie tego świadomość, cały czas manifestujemy. Więc jeżeli ja wezmę moją uwagę z tamtego miejsca, gdzie są te wizje czarne, niefajne, gdzie zaczynam się lękać o kraj, o nas i w ogóle różne dziwne rzeczy, o nie wiem, o benzynę, że zabraknie, o pracę, o pieniądze, to są podstawowe rzeczy, które wyskakują w pierwszej kolejności. Ale znowu ja powiem, mogę wziąć tę uwagę i ją przekierować na siebie, bo naprawdę tutaj nie ma nikogo innego poza tobą. Jeżeli ty się boisz, to ty potrzebujesz wsparcia. Więc moimi narzędziami są wizje i afirmacje. Słowa to są kody światła, to są kody miłości, to są kody świadomości. Dla mnie słowa są mocą, więc całą pracę, jaką ja robię ze sobą i z moimi klientami, to jest praca, która właśnie polega na przyglądaniu się myślom i słowom, które mówię, które wypowiadam, przyglądaniu się, czy ja spędzam godziny na rozmowach ze znajomymi na temat sytuacji zewnętrznej i sianiu lęku i tego tam, i całej reszty, tak? Zamętu, czy ja spędzam godziny na myśleniu, ja jestem bezpieczna, my zawsze byliśmy bezpieczni. I tu bym też mówiła takie komunikaty, zaprzeczałabym tej sytuacji, że mówiłabym, zawsze na świecie panował pokój. Jakby ja bym robiła rewizję, ja bym robiła zaprzeczanie temu, co widzę. I ja bym siebie po prostu wzmacniała. Mówię, ja bym to robiła, bo ja tego nie robię, bo ja tego nie potrzebuję. Bo ja uznałam, że w mojej rzeczywistości nie ma konfliktu. Nie ma wojny. W moim świecie tego nie ma. I ja łączę się z rzeczywistością paralelną, gdzie jest absolutny pokój na całym świecie. I to jest wysoki poziom abstrakcji, no bo ktoś powie, no ale przecież jest. Więc ja mówię sobie, okej, możesz uznać, że jest, więc będziesz zasilać rzeczywistość, w której to jest, więc będziesz wibrował na poziomie tej rzeczywistości, gdzie to jest, będziesz miał myśli z tego poziomu, będziesz miał emocje z tego poziomu, a możesz zrobić coś takiego, że po prostu opuścisz to pomieszczenie, do którego wlazłeś. Taką metaforę też używam często, że wlazłeś po prostu do pewnego pomieszczenia, czyli połączyłeś się z pewną rzeczywistością, gdzie jest taka, a nie inna sytuacja. Więc co możesz zrobić? Możesz wyjść z tego pomieszczenia i wejść do innego, czyli wybrać inną rzeczywistość paralelną. Bo ja wierzę, że istnieją rzeczywistości paralelne, że istnieją równoległe światy, czyli jest świat, gdzie nie ma tego konfliktu. My tak naprawdę nie wiemy, co się tam dzieje. Ostatnio dotarła do mnie bardzo ciekawa informacja, że te dwa kraje czyszczą karmę ze sobą. I tak. Nam nic do tego. I Polska też. My się angażujemy w jakieś sytuacje, która nas nie dotyczy. Okej, nie mówię, że ciebie to nie dotyczy, słuchaczu, który to słuchasz, bo ty musisz wyciągnąć i przefiltrować wszystko przez prawdę swojego serca, bo może dla ciebie coś ważnego się wydarza. I może, więc jakby to są tak indywidualne tematy, więc jakby nie podlegajmy temu takiemu maglowi, który się dzieje, tylko naprawdę przekierujmy uwagę do siebie i powiedzmy sobie, co ja mam wyciągnąć z tej sytuacji, jak ja mam się zachować, gdzie ja mam siebie wesprzeć, bo interpretacji tej sytuacji jest wiele. I my uznajemy, która jest właściwa, bo my jesteśmy Bogiem tej rzeczywistości, my zarządzamy tą rzeczywistością. Mi się bardzo ta spodobała. Okej, te dwa kraje czyszczą jakąś
jakąś swoją karmę. Jest to wzniosła interpretacja, ona nas buduje, bo to znaczy, że nie ma konfliktu. Bardzo ładnie Beata Socha mówiła o tym też, że to nie jest wojna, to jest konflikt, że, bo wojna to jest ogólnoświatowa. Nadia, więc nie używamy tego słowa. Jeżeli będziemy... żebyśmy tak myśleli, oczywiście. Tak. Tam nie dzieje się coś innego. Konflikt, to jest jakiś konflikt tych dwóch państw, w którym my się angażujemy. Dlaczego się angażujemy? No to sobie trzeba na to pytanie odpowiedzieć. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że, o czekaj, bo mi teraz uciekło. Oj, uciekło mi zupełnie, a to było ważne, może do mnie zaraz wróci. Właśnie o tym, że to jest tak, że to jest konflikt, a słowa, słuchajcie, słowa, tak, jeżeli my będziemy mówić to słowo na W, będziemy go powtarzać, to my będziemy to manifestować. I to jest opowieść o tym, żebyś ty naprawdę wziął odpowiedzialność za siebie i zobaczył, że manifestujesz też to, czego nie chcesz zobaczyć w świecie. Ty to robisz, człowieku. Ja to robię. Kuba to robi. My cały czas manifestujemy. I chciałam teraz wrócić do tego, co mówiłeś, jak biegałeś na tym, prawda, i snułeś wizję. Popatrzcie, my, to jest nasza moc, wizje, wizjonerstwo, snucie wizji, improwizjowanie, ja takie słowo wymyśliłam, ale poimprowizujmy sobie, podobne do improwizowania, ale nie, improwizjowanie, posnujmy wizje, wejdźmy w te wizje, pobawmy się nimi, zacznijmy o nich opowiadać, jakby były naszą rzeczywistością, a co ci szkodzi poudawać, poaktorzyć? Masz to jest ta sama energia, którą wkładasz w jedno albo w drugie, albo w czarnowidzenie. I teraz popatrzcie, kochani, Kuba sobie biegał po tej plaży i do niego przychodziła ta wizja, przychodziła, przychodziła, przychodziła. I nagle Natalia gdzieś go zobaczyła w przestrzeni internetu, nawet nie wiem, jak to się stało, jakoś jednego live'a zobaczyłam i mówię, nie no, super gość, nie śledziłam, co on robi, w ogóle mnie nie interesowało jego życie, zobaczyłam tylko jedną wiadomość, intencję, gdzie on po prostu świecił, tak jak teraz nam świeci po prostu. I ja poczułam, że ja chcę z tym gościem pogadać. Ja już nie robię wywiadów, bo już mnie to nie interesuje tak do końca. Lubię to czasem, nie? Właśnie się spotkać, ale wtedy, kiedy poczuję. I ja mówię, dobra, trzeba go zaprosić. Mijaliśmy się tu, ja nie mogłam, ty nie mogliśmy i spotkaliśmy się w perfekcyjnym momencie. I teraz popatrzcie, co by się wydarzyło, gdyby Jakub czy Kuba, biegając po tej plaży, sobie powiedział, ale czy na pewno? Ale nie, ja się nie nadaję, nie, co ja mam do powiedzenia? No nie, nie pójdę do tej Natalii. Nie, no przecież ja, świadoma męskość, co ja tam wiem o świadomej męskości? I słuchajcie, i zasiałby jakąś myśl i może by nawet doszło do tego wywiadu, ale może on nie byłby tak znakomity, a był moim zdaniem po prostu genialny, odsłuchajcie go sobie, bo Jakub tam przepiękny przekaz o męskości powiedział. No, boję, naprawdę, to jest bardzo, no, ale, to mieliśmy, to prawda. Ale uznaj to, bo naprawdę, to był twój przekaz, to był twój czas, ty byłeś moim gościem, teraz ja gadam, ale to był po prostu, tam jest piękny przekaz o męskości, jakbyście kobiety kiedykolwiek wątpiły, to odsyłam na kanał w męskość, że w ogóle istnieje świadoma męskość, byście kiedykolwiek zwątpiły, to proszę sobie zobaczyć wywiad numer 15 z Jakubem Sroczyńskim na kanale Republika Długich Spódnic na YouTubie Świadoma Męskość. I ty tam po prostu zrobiłeś jeden krok i teraz będziesz robił te wywiady i będziesz po prostu przepiękną prawdę swojego serca w tych wywiadach umieszczał. I to jest coś pięknego, co się uczyniło. A mogłeś zwątpić w siebie. Mogłeś nie zaufać. Tak, jak ważne jest, prawda? Bardzo ci dziękuję za te słowa, naprawdę, wow. Czuję, że no, dziękuję. Ale jak ważne jest właśnie to, co myślimy. Jak ważne jest to, co myślimy, prawda? Bo swoimi myślami, słowami czynimy naszą rzeczywistość na zewnątrz. I jakże ważne i kluczowe jest to teraz. To, żeby tak obserwować nasz umysł, że tak naprawdę to, co się dzieje w głowie, to nie jest nasza rzeczywistość. Ale jeśli w to uwierzymy, jeśli temu zaufamy, jeśli to klepniemy i przytwierdzimy, to to staje się naszą rzeczywistością. Tak. I trzeba być dokładnie tak, bardzo, bardzo uważnym. I tutaj wchodzi temat świadomości, przefiltrowywania tego przez serce oczywiście. I w taki sposób najlepiej
wydaje mi się, że możemy tworzyć naszą rzeczywistość. I jeszcze jedną rzecz dopowiem, jakby popatrzcie, wizje się pojawiają i teraz tak, wy się często wahacie, jak ja na przykład siedziałam w tym lesie te 4 dni bez jedzenia, bez picia, słuchajcie, to był naprawdę piękny retreat szamański, przyjechał nasz nauczyciel, szaman, czarny szaman, w ogóle przecudowny człowiek, piękne rzeczy dla nas wtedy robił, trzymał przestrzeń, my tam procesowaliśmy, ja siedziałam, kleszczy się bałam, wiecie, noc, ja w namiocie sama, po prostu różne dźwięki, no naprawdę cudowny czas. Ja tam ryczałam, bo do mnie nie przyszła żadna wizja. Ja po prostu wyszłam, ja się poryczałam, ja do niego przychodzę i ja mówię, maestro, ja nie mam wizji. A on mu powiedział mi, keep calm, the vision is coming. Czyli po prostu zachowaj spokój, wizja nadchodzi. I ja mogłam pójść w rolę ofiary i sobie płakać i mówić, Boże, wszyscy mieli wizję, a wiecie, tam później porównywanie się, nie? Wiecie jak to jest, nie? Każdy później, o Boże, to tam, ja miałam wizję, a do mnie przyszło to. Zaczęliśmy sobie opowiadać, a ja tam po prostu siedziałam i ja czyściłam, ja sprzątałam, ja miałam, wiecie, jakieś procesy emocjonalne, waliłam w bęben całą noc, później dostałam orszan, wszystkim przeszkadzałam. Ale po prostu nie było żadnej wizji, słuchajcie. I wyszłam totalnie załamana. Po prostu mówię, po co mi to było? Bez jedzenia 4 dni, bez picia. Po co mi był ten wysiłek? I słuchajcie, wróciłam do domu i po 3 dniach, nie wiem skąd, nie wiem jak, nie pamiętam tego momentu, a żałuję, bo chciałabym go zapamiętać, przyszła Republika Długich Spódnic. Nawet mam notes, w którym sobie zaczęłam pisać długie spódnice, a później nagle, że Republika, no bo przecież to jest niezależność, nie? I nagle zaczęłam logo rysować, usiadłam, zrobiłam logo, postawiłam, napisałam teksty, postawiłam fanpage'a, to było, słuchajcie, ponad 4 lata temu, to nie było takie wtedy popularne, dopiero się to zaczęło rozkręcać. I dla mnie to, co zbudowałam, ja do dzisiaj nie wiem, czym jest Republika Długich Spódnic, bo to jeszcze nie jest finalne, ona nie jest taka duża, a jednak zrobiła taką dobrą robotę dla wielu tysięcy osób, dla wielu tysięcy ludzi. Tam jest kawał wiedzy, którą ja ludziom dałam za darmo. I ja, jak założyłam tą republikę, ja się wtedy spotykałam z takim mężczyzną, który był z tego szamanizmu naszego też. I ja mu, wiecie, jak dziecko, nie? Mówi, słuchaj, ja wymyśliłam tutaj taką rzecz. A on mnie tak zjechał i powiedział, ale po co ty to chcesz robić? Ty sobie daj 3 miesiące, ty się zastanów, ty zobacz, czy to jest naprawdę prawdziwa wizja. I ja sobie powiedziałam, o nie. Cieszę się, że on tak odpowiedział, bo dla mnie to było potwierdzenie, że ja mam w to wejść i działać. Ja oczywiście tę znajomość z nim zamknęłam, bo to była też dla mnie odpowiedź, jeżeli ktoś za mną nie stoi. W ogóle byłam tak, słuchajcie, w tym mocna, że ja nawet zerwałam znajomość z przyjacielem, który mnie wyśmiał, że tam jakaś jestem na jednym z live'ów, że coś tam powiedziałam. Na pół roku z nim zerwałam, bo ja byłam tak mocna w tym. Ja nie wiedziałam, skąd się to bierze. Ja nie wiedziałam, co ja robię. Ja się nie zastanawiałam, czy po co ja to robię. Ja po prostu wiedziałam, że ja muszę. I zachęcam was do tego, żeby karmić te wasze wizje, bo one mogą być małe teraz, ale one po prostu urosną do potęgi. I może być tak, ja cały czas o tym myślę, może być tak, że ja tę republikę zostawię i ja jej nie będę już karmić, że ja stworzę nowy projekt i to też jest okej. Ale ważne jest to, że to był po prostu krok za krokiem, pokonywanie siebie za pokonywaniem siebie. Jakub mi zadał pytanie, czy ja się nie stresowałam, czy ja nie miałam takiego lazy fever, wiecie, że nie śpię noc przed wywiadem. Słuchajcie, to co, przez co ja przeszłam, to była w ogóle, ja mogłabym książkę napisać o tym, bo to było po prostu, to był mój trening, to była moja szkoła. I to było po prostu perfekcyjne, bo ja tam popełniałam błędy na tych wywiadach. Kiedyś na przykład robiłam taki wywiad z Kasią Butryn i przekręciłam nazwisko w ogóle. Nie ma już tego wywiadu, bo on nie był czymś, co ja bym chciała pokazać światu. Miałaś przez to przekręcone nazwisko.
Nie, ścięłyśmy się tam i dla mnie to było po prostu takie nieprofesjonalne. Piękna droga, widzisz, przepiękna droga do mocy. Więc słuchajcie, tak, też niszczyłam te rzeczy, wykasowałam te niektóre wywiady, niektóre były bardzo nieudane, bo na przykład kogoś zaprosiłam, a nie miałam kompletnie połączenia z tą osobą, bo się pomyliłam. Więc słuchajcie, ja się po prostu przedzierałam przez samą siebie. To była po prostu przedzieranie się przez moje kompleksy. Ja nigdy nie zobaczyłam żadnego wywiadu później. Nigdy. Po prostu jak ja bym zobaczyła jakiś wywiad ze sobą, to ja bym zaczęła siebie oceniać. Ja bym zaczęła mówić, no ale dlaczego? Ale oj, mogłam się lepiej ustawić, teraz widzę, że lepsze światło. Tak, ale popatrz. Rozumiesz, ja bym po prostu siebie oceniała w tym wszystkim. No dokładnie, ale widzisz, w czasie jesteśmy też takim, że wywala nam te największe nasze demony, a jednocześnie na zewnątrz dzieje się chaos. I teraz w tym momencie stworzyć coś z miejsca pokoju, prawdziwego pokoju i miłości, to nie jest taka prosta rzecz. Naprawdę, żeby przekuć te nasze najprawdziwsze, piękne dary w rzeczywistość, nie jest to takie proste, ale trzeba działać. Nie? Trzeba. Super to powiedziałeś. Trzeba. To nie jest proste, trzeba się. Ale kochani, tak naprawdę w takich miejscach budujemy największą potęgę. Dokładnie. W miejscach, kiedy jest najciemniej, kiedy jesteśmy największą kupą samego siebie, największym dziadostwem, kiedy się czołgamy, kiedy jesteśmy po prostu, no nie powinien nas nikt oglądać. To jest nasza największa moc. Ja w tamtym roku, 2020, końcówka 2020, to już dawno, rozstałam się z ówczesną miłością mojego życia i ja po prostu zrobiłam publiczne przeżywanie. Ja to już wykasowałam, bo ja nie chcę, żeby to po prostu gdzieś było w przestrzeni i żeby też nie pracowało to jakby na niego, bo ja jestem już w innym miejscu z nim i mamy bardzo piękną relację, którą udało mi się przetransformować, więc jakby nie ma potrzeby, żeby zostało coś starego, ale dla mnie to było ważne, że ja wyszłam i pokazałam tą najbrzydszą Natalię z najbrzydszych. I nie miałam po prostu, ja widzę teraz, bo niektórzy robią to samo, nie? Ktoś choruje i to pokazuje, każdy. I to jest okej wszystko, bo każdy ma potrzebę, wiesz, to jest z jednej strony bardzo piękne, bo my po prostu pokazujemy, tak jak jak jesteś w relacji z kimś, kogo bardzo kochasz, to tam się nie boisz pokazać najbrzydszej swojej strony, bo wiesz, że ta miłość to udźwignie. I trochę to była też dla mnie taka sytuacja, że ja po prostu musiałam to przeżyć publicznie, ja musiałam o tym opowiedzieć, ja musiałam nadać temu słowa, zamknąć tę opowieść w słowach. I to nie była opowieść o biednej Natalii, która płacze za ukochanym, nie. To była opowieść o kobiecie, która zna swoją wartość. To było niesamowite, bo ja od razu wiedziałam, ja w ogóle urosłam po tym rozstaniu. Ale to nie moc przekułaś w moc. To jest właśnie o tym ta jest nasza rozmowa. To jest piękne. I tak naprawdę największa moc dla mnie właśnie jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie pokazać naszą niemoc, stanąć w prawdzie i pokazać nas, i to jest ta nagość emocjonalna czasem, ale przekuwamy dzięki temu to w moc i to jest przepiękne doświadczenie, które nas buduje, prawda? Tak, Rzuciło mi się teraz słowo z komentarza tutaj Violetty, które tylko jedno słowo mi się rzuciło, jam jest. Pięknie, że to napisałaś, prawda, w tym komentarzu. Zwróciłaś uwagę właśnie na czat. Może właśnie przeczytamy komentarz Violetta, witam cię w ogóle. Kochani, jakie jest wasze rozumienie, koncepcja na to, kim jest siebie? W toku ewolucji świadomości mamy osadzony centralny punkt tego, kim jesteśmy. To znaczy, jam jest, czysta świadomość, miłość. Ostatnio w kontemplacji opadam na rozważaniu, kim jest owo siebie. Tak dużo w świecie wołania siebie, na przykład pochowaj siebie, odnajdź siebie, wróć do siebie, uzdrów siebie, weź odpowiedzialność za siebie. Zatem jeszcze raz, kim według was jest siebie? Natalia, piękne pytanie, natomiast ja wiem, że ja na nie już odpowiedziałam w toku tego mojego słowotoku. Może w treści, bo taki wiesz, wyciągnąć esencję. Spróbuję. Popatrz, Violetta, napisałaś, jam jest, czysta świadomość, miłość. To jest odpowiedź na to twoje pytanie. Ty wiesz,
kim jesteś. I tutaj nie ma nic więcej. Ty jesteś miłością, ty jesteś Bogiem wcielonym, ty jesteś tą potęgą, która przyszła się tutaj przejawić w najpiękniejszej formie. Więc twoim jedynym zadaniem jest tę formę udoskonalić i być tym czystym kanałem dla tej miłości, dla tego Boga wcielonego. I dla mnie to jest opowieść. Natomiast to wszystko, co przybieramy, to są sukienki, to są, to są te szaty, które wybieramy dla tej miłości, którą jesteśmy. Ja sobie wybrałam doktor sztuk pięknych, ja sobie wybrałam artystka, ja sobie wybrałam uzdrowicielka, bo mogę, bo nikt inny nie decyduje tutaj za mnie. Ja mogę być wszystkim. Jak ja sobie wymyślę być kosmonautką, może już trochę jestem za stara, ale jakbym się uparła, a kto wie, słuchajcie, może za 20 lat będą loty w kosmos, więc naprawdę, może taką rzeczywistość zamanifestuję tutaj. Więc to jest ważne, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jestem i jak chcę siebie przejawić w tym świecie. Tak, ale to siebie właśnie. Siebie. Tak. Ale nie, przepraszam, tak. Przerwałem ci, chociaż po prostu ja też mam, już ci mi się tak manifestuje to siebie i to miejsce jest przepiękne. To jest takie miejsce, dla mnie to jest takie miejsce nieporuszenia, miejsce przestrzeni. Prawda? I tutaj non-duality troszeczkę jakby dotknąłem i to jest piękne dla mnie, bardzo się z tym, bardzo gdzieś tam rezonuje to ze mną wszystko, bardzo to czuję też wewnętrznie i to miejsce jest cudowne, jakby tego miejsca, jakby chciałbym być, jestem tym miejscem, wszyscy jesteśmy, ja to wiem, ale żeby tam, żeby mieć świadomość tego, że jesteśmy cały czas, to jest ta droga dla mnie na przykład, nie? Że, Jakub, wiesz, bo umysł będzie zakrywał, nie? A, dam ci taką iluzję, tutaj to, jeszcze tamto. Ale to rozpoznawać, to właśnie miejsce nieporuszenia, miejsce prawdziwego spokoju, miejsce mocy i jak z tego płynie, o Boże, to jest... A. Wiesz co, Jakub, bardzo ci dziękuję, bo przekierowałeś to moje myślenie jeszcze troszkę inną stronę i to jest kluczowe, bo popatrzcie, ja powiedziałam, że możesz być wszystkim. I to jest też pułapka ego, że okej, ale kim ja mogę być? I tutaj często zaczynamy siebie oceniać, ale ja nie jestem wystarczająca, ale ja nie jestem jakaś, ale ja chcę być tym, ale czy ja mogę być tym? A Jakub przekierował to siebie do takiego miejsca, gdzie ja czuję siebie, ale nie siebie jako doktor Natalia Romaniuk, nie jako uzdrowicielka, nie jako żona, nie jako kobieta mocy, tylko siebie. Czyli to istnienie, którym jestem. Ja jestem. Tą miłość, którą jestem. Dokładnie. To piękno, którym jestem. I to jest... Kuba to dotknął, bo to poczuliście, nie? Na pewno to poczuliście, bo on o tym to tak powiedział, jak to musicie sobie przesłuchać raz jeszcze. On o tym tak powiedział, że on to czuje. Dobre kody wysyłamy, dobre kody. Tak. Jest to zakochanie się w sobie. I to nie są jakieś wielkie rzeczy. Tego naprawdę nie trzeba nigdzie szukać. Można usiąść po prostu i pobyć ze sobą i poczuć, o Boże, jak to pięknie jest być mną. Jakie to piękne uczucie być Natalią. Jakie to słodkie. Zobaczyć, ale ja jestem fajna. Poczuć siebie w relacjach z ludźmi. Zobaczyć, jak się reaguje. Poczuć siebie i zobaczyć, o rany, ale to jest miłe być mną. W relacji z moim mężczyzną, w relacji z moją mamą, zupełnie inna jestem. W relacji z Jakubem, z którym teraz rozmawiam, którego uwielbiam, bardzo bratnia dusza, tak? W relacji z babcią, z moim pieskiem, z moim kotkiem. Jakby poczuć siebie tak mocno, głęboko z szefem i poczuć, że naprawdę w tych wszystkich relacjach jestem tą miłością, jestem piękna, jestem silna, jestem pewna siebie. I wspierać to. I zobaczycie, że to się przekuje na taką codzienność, gdzie wy już nie będziecie się nad tym zastanawiać, tylko będziecie się rozkoszować byciem sobą. I to jest właśnie ta miłość własna. Pięknie, jak pięknie to powiedziałaś. No, Natalia, bardzo, bardzo ci dziękuję.
Wiesz, rozmawiamy już ponad godzinę. Myślę, że taki bardzo pozytywny akcent, którym możemy powoli, powoli kończyć, chociaż czuję, że też dotarliśmy do tego właśnie miejsca pięknego takiego, takiego, że po prostu to wszystko płynie. Płynie, moglibyśmy chyba tak rozmawiać jeszcze naprawdę długi czas. Tak, to, ale... Tak, zapytam cię na koniec też... O, pytanie, wow, muszę się przygotować. Tak, za co jesteś dzisiaj wdzięczna, Natalia? To jest takie piękne pytanie, które przekierowuje, moja doktora bardzo często mi je zadaje, że które przekierowuje nasze myślenia i nagle tworzymy te miejsca, które opowiedziałaś, te różne miejsca, miejsce lęku, obaw, nagle wychodzimy z tego i jesteśmy w miejscu na przykład pokoju, światła, wdzięczności. Nie? Za co jesteś dzisiaj wdzięczna, Natalia? Wiesz co, przepiękne pytanie. Ty mi już je zadałeś, więc ja już wiedziałam, że ono będzie, ale zapomniałam o nim. No bardzo dobrze. Więc jest to tak trochę na spontanie. Na pewno jestem sobie wdzięczna za to miejsce, w którym jestem. I za tą całą drogę, którą krok po kroku wydeptałam własnymi stopami. Idąc mocno, czasem czołgając się, ale nie... Zawsze wstając i zawsze wracając do swojej mocy i przypominając sobie, że ja nie mogę w siebie zwątpić, że ja jestem jedyną osobą, która może mnie wesprzeć, która może znaleźć rozwiązanie i która tutaj czyni dobro, czyni miłość, bo jest tą miłością. Więc ja jestem wdzięczna za ten moment, dokładnie ten moment, teraz, tutaj, jak rozmawiamy, za Jakuba, który takie piękne też słowa w moją stronę przekierował, nagrał i powiedział, że jejku, ja sobie to nawet gdzieś zapisałam, ale ty powiedziałeś, że ja muszę być słyszana. I słuchajcie, coś, ja to wiele razy ludziom mówiłam, ale jak ty to usłyszysz i jak ty usłyszysz, że twój przekaz musi pójść do świata, to jest coś przepięknego, więc ja jestem wdzięczna za to, że siedzę tutaj na tym krześle, w tym mieszkaniu i ty mnie tutaj zaprosiłeś, za ciebie jestem wdzięczna, za całe moje dotychczasowe życie, które zbudowałam dokładnie na zasadach, na jakich chcę i które buduję, za mojego mężczyznę, który jest w moim świecie, za moich wspaniałych rodziców, którzy po prostu... I za moją cudowną siostrę, którzy po prostu są takim wsparciem. To jest mój team, mój mężczyzna, moja siostra, moi rodzice. To jest po prostu przepotężny team, jaki mam w moim życiu. On się rozrasta, bo jest ich coraz więcej, tych ludzi. Bo jest naprawdę, ja stworzyłam krąg kobiet mocy. Też gorąco zachęcam, jak ktoś jest z okolic Tychów, to 19 będę robić Sister Mind kobiet wiedzących, o 18 znajdziecie na Republice Długich Spódnic w zakładce wydarzenia, więc jak jesteście z okolic tutaj gdzieś ze Śląska, Tychów, to zapraszam. Więc ja tworzę krąg też kobiet, które siebie wspierają wzajemnie, ale to nie jest takie bardzo, wiesz, a bo my siebie wspieramy, bo jesteśmy kobietami mocy, nie. To jest wypracowane, to jest głębokie, to jest po prostu świadome i to są kobiety, które siebie wzywają do tej potęgi, bo one już wiedzą, że tym są. To nie jest płakanie i opowiadanie sobie żebnych, smutnych historii o swoim życiu. To też lubimy robić, bo my lubimy tę rolę ofiary, bo wtedy jesteśmy na świeczniku. Wtedy nas jesteśmy w świetle reflektorów, ale można to zrobić z innego punktu. Można przekuć to, co Jakub mówi, niemoc na moc, każdą historię można przekuć na potęgę naszą i opowiedzieć ją. Ja pamiętam, świetną robotę zrobił, pozdrawiam w ogóle mojego byłego faceta Juliana, którego kocham całym sercem i będę go zawsze kochała. On zrobił dla mnie po prostu gigantyczną robotę, bo on tak chciał znać każdą moją historię, on mnie o wszystko wypytywał. I ja mogłam mu opowiedzieć moje historie i rzucić na nie nowe światło. Jak ja jemu opowiedziałam, to ja zobaczyłam, że ja po prostu jestem potężną kobietą. Że jestem kobietą, która przeszła wiele, ale która wszystko zintegrowała w moc. Więc słowa mają moc i zwróć na to uwagę, kobieto mocy, mężczyzno mocy, że ty jesteś mocą, że ty jesteś tym, który może opowiedzieć wszystko zupełnie na nowo i który może w każdym momencie swojego życia
stanąć po prostu w pełnym świetle miłości, którą jesteś, boskości, którą jesteś, mocy, którą jesteś. Pięknie, Natalia, właśnie. I to jest cała kwintesencja tego, o czym my tu rozmawiamy, cała kwintesencja właśnie tego jakby motywacji mojej, żeby zapraszać tak wyjątkowych gości jak ty i żeby ten content płynął jednocześnie światło, moc, radość i żeby to zasilało te dobre kody. Także Natalia, bardzo, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Ja też... Jeszcze chciałam pozdrowić, słuchaj, twoją Wiktorię, bo popatrzcie, jaka wspaniała kobieta, która swojego mężczyzny pyta. Tak, ogromne wsparcie. Tak, to jesteś wdzięczny. Proste pytanie. Można się zatrzymać i powiedzieć, za co jestem teraz wdzięczny. Tak, dziękuję ci, Jakub, za ciebie. Tak, tak. I do Wiktorii wysyłamy dużo miłości i bardzo mi pomogła z tymi live'ami i z grafiką. Naprawdę Wiktoria, dzięki. No, także ja też jestem wdzięczny za ciebie, Natalia, bardzo za naszą rozmowę tutaj, za światło, które też popłynęło, za takie momenty właśnie w tej rozmowie. Mogę jeszcze tylko przeskrolować tutaj czat, właśnie komentarz Violetty. Ewelina pisze, ale wspierające, motywujące zdania tu padają, aż unosi. Jola, zaczyna rozmowa, dziękuję wam za to przypomnienie. Magdalena, ale cudownie się was słucha, częściej musicie ze sobą razem rozmawiać. O, proszę. O, super, dobry pomysł. Może ja z chęcią to rozwinę. Dziękuję ci. Pisze, dziękuję magicznie i ożywczo dla duszy. No, także super. Dziękuję za komentarze. Tobie też chciałam jeszcze, Jakub, podziękować, bo zrobiłeś dla mnie bardzo dużą robotę w tym momencie. Wzajemnie. Bardzo ci dziękuję. To jest już mój kolejny wywiad, może rozmowa, kolejny przekaz i bardzo ci dziękuję, że ja mogłam stanąć w tym moim flow i w moim przekazie, bo inaczej się mówi do siebie, a jednak jak się mówi do człowieka, który podświetla, wyciąga, dodaje ci pytania, tak, tak. To jest zupełnie coś innego. Ja wiem. Bardzo dziękuję. Ale to ty to samo zrobiłaś ze mną właśnie, jak ty mnie zaprosiłaś. To było niesamowite, wiesz, to było genialne. Teraz odwróciliśmy się rolami. Tak, tak. Ty jesteś w formie gościa, ja jestem w formie prowadzącego. Trochę, ja, tak jak sobie opowiadaliśmy, trochę to jest wyjście poza swoją strefę komfortu. Szczególnie dla mnie, tak mi się wydaje, bo live'y gdzieś tam mi płynęły w życiu, ale ostatnio nie za dużo ich robię, a na pewno nie robię rozmów, wywiadów. I to jest piękne. Ale bardzo się z tego cieszę. Bardzo się z tego cieszę, że... Ja też. Bardzo się z tego cieszę, że w ogóle przyjęłaś zaproszenie i że mogliśmy o tym wszystkim pogadać. Porozmawiać, tak, tak. Wysłać te dobre kody światła i niech one płyną, niech one lecą, niech zasilają, szczególnie w tym czasie teraz. I bądźmy w spokoju, tak, kochani, bądźmy w naszej mocy. I ja, nawet jak utracimy tą moc, to przywróćmy sobie ją i róbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby w tej mocy być. Bo dzięki temu zasilamy tą przestrzeń, tą rzeczywistość. Tak. To jest dla nas. A jakby ktoś po prostu potrzebował wsparcia w tej podróży, dokładnie, i chciał się sobie poprzyglądać i swoim historiom, żeby znaleźć w nich moc, zapraszam, to oczywiście zachęcam do sesji indywidualnych. Znajdziecie cennik na jagastudio.pl w zakładce oferta, w zakładce cennik. Tam są propozycje w grupie dorośli, sesje indywidualne. Tam są wszystkie propozycje, ale możecie też do mnie napisać i po prostu można też ustalić jakąś formę wzajemnej współpracy. Jestem otwarta, bo ja w różnych trybach pracuję, takich, gdzie jestem bardzo dostępna, dla niektórych mniej dostępna. Pracuję teraz nad pakietami, żeby to było ustandaryzowane, żeby można było wejść i zobaczyć, dobra, kupuję ten najdroższy pakiet u Natalii. No nie jest to, jest to kosztowne, natomiast znam wartość mojej pracy, wiem, jaka jestem skuteczna i wiem, jak szybko potrafię po prostu wyciągnąć człowieka z jednej rzeczywistości i naprawdę przekierować go do zupełnie innej, a manifestacje mogą być naprawdę natychmiastowe, więc nie trzeba czasem wielu, wielu lat i godzin, żeby przejść przez coś. Naprawdę możemy zmieniać rzeczywistości na pstryknięcie palców od tak. Ja tego doświadczyłam na moim, w moim życiu i ja tego uczę moich klientów. I widzę, jak oni to robią w swoim życiu i jestem po prostu zachwycona, genialne, że życie może być lekkie, łatwe, przyjemne i możemy robić rzeczy, które kochamy i zarabiać ogromne pieniądze po prostu na, no, na przyjemnym po prostu życiu. No. Genialne. Takim lekkim. Przekierujemy wszystkich właśnie do ciebie. Przypomnij jeszcze twoje 3 strony internetowe, które masz. Słuchajcie, jagastudio.pl, tam znajdziecie, to jest pracownia, którą tworzę, pracownia twórczego umysłu. W Tychach się znajduje
i tam znajdziecie informacje, tam znajdziecie cennik, ale jeżeli chcecie, to po prostu przyjdźcie do mojej przestrzeni Republika Długich Spódnic, napiszcie wiadomość i możemy mogę Wam zaproponować coś, co będzie Wam po prostu potrzebne na dany moment. Super, kontaktujcie się z Natalią. Ja jeszcze tylko od siebie powiem, że gdybyście potrzebowali sprawdzonych, genialnych ekstraktów konopnych, prawdziwych, pełne spektrum, które naprawdę zajebiście działają, polecam również medycynocy.pl. I co? Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Natalia. Dziękuję. I wszystkim, że wytrwaliście z nami. Mam nadzieję, że ten spektrum był ożywczy właśnie, tak jak Violetta pisała. I co? Do następnego razu. Wszystkiego. Do następnego razu, Jakub. Bardzo Ci dziękuję. Trzymajcie się. Dzięki Wam za obecność i życzę Wam po prostu, żebyście promienili światłem i miłością przez najbliższe całe życie. Następne wcielenia, o ile się zdarzą, chyba że się wszystkiego dobrego. Dzięki, Natalia. Hej. Pa.